Senat poparł nowelizację ustawy covidowej dopuszczającą w tym roku handel 6 grudnia. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta. Zgodnie z obowiązującymi przepisami niedziele handlowe w tym miesiącu przypadają 13 i 20 grudnia. Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii zaproponował, by galerie handlowe były otwarte w jeszcze jedną niedzielę, 6 grudnia. Dziś nad nowelizacją ustawy covidowej debatował Senat. Senatorowie rozumieją, że ludzie czekają na to, aby przed świętami mieć możliwość zrobienia zakupów w Mikołaja. Mówił przed rozpoczęciem obrad marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Senator PiS Maria Koc apelowała do pozostałych senatorów o głosowanie, dzięki któremu ustawa szybko trafi na biurko prezydenta. Połączone komisje, Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej wnioskują do Wysokiego Senatu o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Takie zdanie podzielił również minister w kancelarii premiera Łukasz Schreiber. To zmniejszy i skróci czas przedsiębiorcom na to, by się przygotować do niedzieli 6 grudnia. Wprowadzeniu dodatkowej niedzieli handlowej 6 grudnia przeciwny był senator PiS Jan Maria Jackowski. Przypomniał, że projekt nowelizacji spotkał się z ostrą reakcją Związku Zawodowego Solidarność. Po co konfliktować się ze Związkiem Zawodowym i zwiększać potencjalne niebezpieczeństwo przebywania ludzi w jednej przestrzeni i możliwości zakażenia COVID-em? To ustawa, która wymaga zmian, mówił senator KO Adam Szejnfeld. Mimo to senator poprawek nie zgłosił. To jest ustawa, która o niczym nie mówi tak de facto. Oprócz jednej rzeczy, że państwo wpadliście na pomysł kilka dni przed 6 grudnia, żeby zrobić dzień 6 grudnia niedzielą handlową. Ostatecznie uchwałę o przyjęciu ustawy bez poprawek poparło 86 senatorów, 8 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Dodatkowa handlowa niedziela w grudniu to sytuacja wyjątkowa, mówił wicemarszałek Senatu Marek Pęk. W tym momencie znajdujemy się w wyjątkowej sytuacji, sytuacji związanej z pandemią, ze znacznymi ograniczeniami handlu, no wręcz zasad poruszania się itd. No więc przed świętami w okresie mikołajowym robimy taki wyjątek, jednorazowy, incydentalny. Nowelizacja ustawy trafi teraz do podpisu prezydenta.